sobie wręczyć stosowną statuetkę lidera. Bardzo dziękuję proszę. Bardzo. Gratulacje i stosowny dyplom, który temu przynależy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo Pani Prezydencie. Z najlepszymi życzeniami dalszego rozwoju firmy. Dziękuję. Statuetkę może otrzymać w różnych kategoriach. Firma, która jest dobra, która dobrze działa na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego, robi dobre produkty, zatrudnia pracowników, dobrze się rozwija. Ja z prawdziwą przyjemnością w tej kategorii małych przedsiębiorstw wręczyłem przed chwilą statuetkę firmie Alba Tyment. Z dodatkową satysfakcją, dlatego że to jest firma, która przed 100 laty rozpoczynała działalność w Poznaniu, jakby w tej chwili wróciła na nasz teren i znowuż jest poznańską dobrą firmą. Statuetka po części wywodzi się na pewno też z filozofii i ze stylu pracy, dlatego że jest efektem pracy wszystkich całego zespołu. Z drugiej strony jest też wyróżnieniem efektów tej pracy. Statuetka jest jakby takim kolejnym punktem zwrotnym i pozwoli nam, wydaje mi się, na taki kolejny dosyć duży skok do przodu. Akurat tak wychodzi, że statuetkę otrzymujemy w stulecie i w stulecie też uruchamiamy dosyć odważny projekt, w którym mamy zamiar ruszyć z naszymi projektami na rynek azjatycki. I w tym roku będziemy na najważniejszych targach w Azji, Cosmoprof w Hongkongu, w polskim pawilonie. I szykujemy wyjątkową linię produktów, którą przedstawimy właśnie na tych targach i od przyszłego roku będzie też dostępna w Polsce.